Franko. I taki linek wpadł. A zatniemy, zobaczymy. Taka ładna wzdęga. Chyba będzie karpik. Jest. Pierwszy rzut. Piękny rzut, od razu zerwany zestaw. Cześć, siemanko. Dzisiaj 23 maja, godzina 5 z minutami, a ja się wybrałem na wyprawę gruntową z wędkami bambusowymi i fiderkiem. Warunki pogodowe, patrząc okiem wędkarza, no niekoniecznie sprzyjające. Pełnia, w ciągu dnia ma wiać, pogoda burzowa, skoki ciśnień. No ale jeżeli nie rozłożę wędek, nie zarzucę, to się nie dowiem, czy dzisiaj korzystne, czy niekorzystne. A więc co, nie przedłużam, tylko lecę w temacie. To zaczynamy. Pierwszy rzut. Piękny rzut, od razu zerwany zestaw. Zobaczymy, jak to poleci. O, jak na bambusa, to w miarę daleko. Dobra, druga próba. Zarzucamy klasycznie robak z kukurydzą. I lecimy w temacie. Delikatnie. I poszło. Jest. I zaczynamy. Jakieś branie. A zatniemy. Zobaczymy. I jest jakaś rybka pierwsza. Nieduża. Ale jest. Co to jest? No ale małutka. Wzdręga. Taka wzdręga. No taka fajna. Około 25 centymetrów odpływa. Ryba. Udało się złowić, ale zacięcie było bardzo ładne. Co to? Leszczyk mały. Mamy. Drugą rybę dzisiaj na bambusie. Karpie nie chcę brać. W ogóle pogoda masakra. Taki leszczyk wpadł. I teraz odpływa. Wiatr daje popalić. Prosto w oczy wieje. Jest branko. Mamy rybę. Chyba będzie karpik. Pewnie, bo bije do dna. Fajne branie było, mocne. O, to on daleko jest, ja myślałem, że blisko. Jest, fajnie. Już myślałem, kurde, poszedł. Szkoda.
końcu zaczęło coś się dziać. W 5 minut miałem 3 brania, wyciągłem leszcza pierwa, potem miałem piękną rolkę, zaciąłem około minutowy hol, no spiął się, szkoda, bo mógł być ładniejszy karp. I jeszcze miałem piękne branie na bambusa, ale gdzieś tam za późno zaciąłem i się nie wcięła niestety rybka. No w końcu zaczęło coś się dziać i mam nadzieję, że to się ruszy, bo kilka godzin praktycznie na zero. Jedna wzdręka z rana, potem jakieś jedno branko i nic poza tym. Dobra, ja już zestawy zarzuciłem, więc czeka na następne brania. Mam nadzieję, że coś się ruszy i będzie się działo. Jest. O, i coś niedużego. Może być leszczyk. Czy to wzdręga? Wzdręga. O, i też wzdręga, nie? Ale już to już taka ładna, nie? I taka wzdręga wzięła na bambusa, 27 cm. Już taka przyzwoita, fajna. Taka ładna wzdręga wraca do wody. Płyń. Gdy ryba nie bierze, czas na suchara. Siedzi dwóch kolegów na ławce w parku i jeden mówi do drugiego: ty wiesz co, wiesz jaka jest moja żona naiwna? Poszła na prawo jazdy i myśli, że jak zda, to jej dam auto. A ten drugi do niego mówi: to jeszcze nic. A wiesz jaka moja jest naiwna? Wczoraj się pakowała do sanatorium, ja otwieram bagaż, a tam 20 prezerwatyw. I co ona myśli, że ja będę do niej przyjeżdżał? To zarzucamy znowu zestaw. Wpadła taka ładniejsza wzdręga. Coś zaczęło się dziać. To szkoda, że tak późno, bo niestety za niedługo będę musiał jechać. Ale jeszcze z godzinę posiedzę, może coś jeszcze uda się wydubać. I jest rybka. Chyba następna wzdręga. I też ładna będzie. Czy to linek? Linek. Pierwszy linek w tym roku. Fajnie. Myślałem, że wzdręga. A tu linuś wpadł. Chodź kolego. Nie jesteś duży, ale do podbieraka wskakuj. I taki linek wpadł. Nie za duży. Około 25-30 cm. Ale jest. Pierwszy w tym roku. I wraca do wody. Och, mocny. Poszedł. To na dzisiaj już kończymy łowienie. Parę rybek wpadło, bardzo się cieszę, bo rano było słabo, ale się rozkręciło. Co prawda dzisiaj wiatr wiał w oczy mi, że musiałem w aucie siedzieć, bo był bardzo zimny, chłodny. Siedziałem w aucie, praktycznie nic się nie działo, ale potem się coś się rozkręciło, kilka rybek wpadło i jest fajnie. Co mogę jeszcze powiedzieć? Najwięcej brań miałem dzisiaj na kukurydzę i czerwonego robaka. I tu się coś sprawdziło. Fajny jeden odjazd karpiowy. Hol był dosyć długi, ale niestety spiął się. I co? Nie będę przedłużał. Niech moc będzie z nami i z rybami. Cześć, hej, do następnego!